dowódca pierwszego Korpusu Polskiego w Rosji i dowódca Armii Wielkopolskiej. Jako pierwszy rozpoczął przeciwstawianie się bolszewizmowi, zanim zrobili to inni. 25 października 1867 roku urodził się generał Józef Dowbor-Muśnicki, dowódca zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Generał Józef Dowbor-Muśnicki sprowadził do kraju żołnierzy pierwszego Korpusu Polskiego i przywrócił Rzeczpospolitej Wielkopolskę. To dzięki jego zdolnościom organizacyjnym i znakomitemu dowodzeniu Powstanie Wielkopolskie zakończyło się sukcesem. Postanowił wybrać karierę wojskową. W tym celu najpierw wstąpił do Korpusu Kadetów w Petersburgu, później ukończył szkołę oficerską, podjął służbę wojskową w Armii Carskiej i udało mu się nawet ukończyć Akademię Sztabu Generalnego, co dla Polaków było sprawą bardzo trudno. W czasie I wojny światowej przechodzi kolejne szczeble dowodzenia w Armii Carskiej. Jako pierwszy poznał bolszewizm. Nazwał to odmianą ludzkiego zbydlęcenia. Największe jego dzieło to jest dowodzenie polskim korpusem w Rosji w latach 1917-18. Gromadził wiele tysięcy wojska polskiego i utrzymywał w dyscyplinie, podczas gdy armia rosyjska praktycznie ulegała rozkładowi, takiej demoralizacji. To jest coś fenomenalnego. Do tych kolejnych pułków polskich dywizji wchodzą cała szereg i szlachta, i ziemianie, i młodzież patriotyczna z tych kresowych wielkich obszarów Rosji. Stworzył wręcz państwo takie polskie, tak zwaną Republikę Bobrujską. Ten Bobrujsk był taką twierdzą. Mamy taki skrawek Polski, chyba około 19 tysięcy kilometrów kwadratowych, z jednej strony blokowany przez Dniepr. Mamy ten obszar, gdzie Polacy naprawdę powoli tworzą zalążki polskiej państwowości, co jest fenomenem jak na czas 18 roku. Miał nadzieję, że ten korpus jako siła zbrojna podległa Radzie Regencyjnej będzie mógł wrócić do Królestwa Polskiego z bronią. Tak się nie stało. Niemcy zażądali rozbrojenia tego korpusu. On na to przystał, uważając, że najważniejszy jest materiał ludzki, który on zgromadził i który Polsce się przyda. W czasie Powstania Wielkopolskiego został delegowany przez Piłsudskiego na głównodowodzącego sił powstańczych. W ciągu kilku miesięcy stworzył doskonale zorganizowaną armię, liczącą prawie 100 tysięcy ludzi, Armię Wielkopolską, mającą odrębne uzbrojenie, sztandary i przede wszystkim doskonale zorganizowaną pod względem wojskowym. Wykazała się doskonałą walecznością, dobrym zorganizowaniem, skutecznością działań. Uczynił z tych powstańców armię regularną. Jak wiemy, było to jedno z nielicznych powstań w pełni zwycięskich i Wielkopolska wróciła do państwa polskiego. Formacje wielkopolskie stają się naprawdę elitarnymi formacjami w całej strukturze odrodzonego Wojska Polskiego, które potem walczą i wygrywają na różnych frontach. Tutaj z Ukraińcami, później z bolszewikami. Więc jest to wielka praca generała Dowbor-Muśnickiego. Sam Józef Dowbor-Muśnicki nie piastował w okresie tej wojny polsko-bolszewickiej żadnych funkcji dowódczych, nie mogąc porozumieć się z naczelnym wodzem, naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim. Był przeciwnikiem Piłsudskiego, szczególnie po zamachu majowym, dlatego później został odsunięty od wszelkich funkcji. Osiadł w majątku Lusowo pod Poznaniem, który zakupił od państwa. Zmarł w 1937 roku. Warto też wskazać, że generał Józef Dowbor-Muśnicki był ojcem Janiny Lewandowskiej, która jako pilotka w wrześniu 1939 roku dostała się w ręce sowieckie. Została zamordowana jako jedyna kobieta w Katyniu. Wcześniej przebywała w obozie w Kozielsku. Druga jego córka w tym samym roku, w czerwcu 1940 roku, została zamordowana przez Niemców w Palmirach w egzekucji, dlatego że włączyła się w ruch podziemny.